spotkania są elementem procesu konsultacji społecznych projektu regionalnego programu operacyjnego, w ramach którego w latach 2014-2020 do regionu trafi ponad 6,5 miliarda złotych. Celem konsultacji jest zebranie uwag i komentarzy do przyjętych w projekcie programu założeń. Przede wszystkim chcemy przedstawić założenia programu operacyjnego, pokazać, jak on wygląda w spójności z programem operacyjnym, tym, który dzisiaj jeszcze obowiązuje, jak on będzie się ewaluował w stosunku do programu operacyjnego 2014-2020, na co stawiamy, na jakie strategiczne rozwiązania. Wstępne założenia projektu to polityka kontynuowania kursu przyjętego przez zarząd województwa już w poprzedniej perspektywie unijnej. Nowe możliwości zostały przedstawione beneficjentom jako szansa na rozwój, pieniądze więc powinny być wykorzystywane efektywnie. Jak nie trudno się domyślić, inicjatyw i celów, na które powinny zostać przeznaczone, nie brakuje. Urząd Marszałkowski przedstawił także trzy osie priorytetowe: gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo. I to są te trzy główne kierunki, na które stawiamy, i one tak naprawdę wiążą wszystkie możliwe obszary rozwoju województwa zachodniopomorskiego. I uważam, że to jest absolutnie właściwy kierunek. To właśnie sprawa miejsc pracy jest punktem, który budzi wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego największe zainteresowanie. Nie da się bowiem ukryć, że nasz region jest jednym z ogólnopolskich liderów, jeśli chodzi o wysokość stopy bezrobocia. Pieniądze z nowej perspektywy będą więc przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację osób bezrobotnych. Te działania, które będą skierowane na te projekty, nieładnie nazwanymi miękkimi, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, to kwota około 460 milionów euro w tej kolejnej perspektywie finansowej. Dla porównania, w tej perspektywie 2007-2013 dysponowaliśmy kwotą blisko 100 milionów euro mniejszą, a to i tak było olbrzymie wyzwanie. A ta zasadnicza różnica, z którą będziemy mieli do czynienia za chwilę, to, że całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dystrybuowana i zarządzana tutaj regionalnie, na poziomie naszego regionu. Trudno jeszcze jednak mówić o konkretnych projektach i celach. Jedno jest pewne: praca i miejsca pracy będą jednym z priorytetów wydatkowania pieniędzy w ramach RPO. Czy to pomysły tak naprawdę wynikają z zdefiniowanych, zdiagnozowanych problemów? Nasz region, jak wiadomo, jest tym województwem, które jest w sposób szczególny dotknięte zjawiskiem trudnej sytuacji na rynku pracy. Więc kontekst aktywizacji zawodowej, wspierania gospodarki w tym wymiarze kreującym nowe miejsca pracy z całą pewnością będzie osią funkcjonowania kolejnej perspektywy finansowej. W trakcie spotkań ze społecznością regionu zarząd województwa chce omówić zaplanowane w programie działania i podyskutować o zasadności dokonywanych wyborów. Kolejne konsultacje odbędą się 16 stycznia w Koszalinie.